Dobrze, kochani. Dzisiaj chciałbym mówić do was o takim temacie, który z pozoru może wydaje się, że jakby ma niewiele wspólnego z cyklem, w którym jesteśmy, czy z nauczeniami. Natomiast odebrałem takie przekonanie, żeby mówić o tym, więc niniejszym to czynię w posłuszeństwie. Chcę powiedzieć o osądzaniu siebie samego, o tak naprawdę oddzieleniu, ale ja to wyjaśnię dzisiaj. Dlaczego ten temat? Kiedy pędzimy na zewnątrz, kiedy zajmujemy się bardzo mocno wpływem i nasz czas i nasze zaangażowanie jest bardzo mocno ukierunkowane w te działania, nie powinniśmy zapominać o pewnych Bożych narzędziach, które zostały nam dane. Musimy umiejętnie z tych narzędzi korzystać. Niekoniecznie tak, jak krzyczy religia, ale wiedzieć, że to są narzędzia, które zostały nam dane i możemy robić z nich użycie. Bo niewątpliwie to, o czym dzisiaj mówię, to jest Boże narzędzie. I ono pomaga zachować pewną samodyscyplinę, zachować taki pion Boży, taką własną, wewnętrzną, że tak to nazwę, kulturę wiary i królestwa. Punktem wyjścia tego, co będę dzisiaj do was mówił, taką bazą, jakby, z której gdzieś tam zaczniemy, to jest 1 Koryntian i słowa Pawła, czyli 1 Koryntian 11:31. Może najpierw powiem, jak tłumaczy to Biblia Warszawska. Bo gdybyśmy sami siebie osądzali, nie podlegalibyśmy sądowi. O jaki sąd tutaj chodzi w ogóle? O co tutaj chodzi? O czym tak naprawdę mówi Paweł? I żeby to zrozumieć, żeby dobrze w to wejść, tak, to musimy się przyjrzeć jakby oryginałowi. Prawidłowe tłumaczenie tego słowa jest takie. Jeśli sami siebie osądzamy poprzez oddzielenie od tego świata, nie jesteśmy poddawani ocenie. I to ja się może odniosę do tej pory, też tego nie robiłem, tylko do tego całego szumu, który jest a propos tłumaczeń, co jest prawidłowym tłumaczeniem, a co nie jest. Nie ma takiej możliwości. Nie ma takiej możliwości, żeby Biblię, która jest księgą duchową, tłumaczyć po grecku intelektualnie. Nie da się zderzać, wziąć sobie słowniczek i sobie jeden do jednego słowo dopasować. Nie ma takiej możliwości. Jeśli ktoś w ogóle podchodzi w ten sposób, to on kompletnie nie rozumie duchowych prawideł. I więcej Biblia mu krzywdy w życiu zrobiła, niż pomogła zapewne. Nie ma takiej opcji. Jeśli bierzesz to słowo, chociażby to słowo, ten werset, to czytasz mniej więcej tak. Jeśli jesteś diakrino, to nie będziesz krino. Weźmiesz sobie słownik intelektualnie, masz 20 tłumaczeń jednego czy drugiego słowa. No i co poeta miał na myśli? O co tak naprawdę chodziło? Nie da się. Nie da się opisać jeden do jednego i kłócić o to, które tłumaczenie jest lepsze. Więc nie wchodźcie w to w ogóle. Skupcie się na tych, którzy chcą słuchać i chcą grać. Więc to słowo diakrino, to jest... One wszystkie są na bazie słowa krino, które w jakiś sposób dotyczy sądu. Ale diakrino to jest osądzanie poprzez oddzielenie. A krino to jest ocenianie, osądzanie poprzez ocenę. Ja się wgłębiłem w ten temat. Interesowało mnie to słowo. Poczytałem sobie też może nie wyjaśnień, czy komentarzy pewnych uczonych w piśmie, ale pewnego w ogóle źródłosłowu. Na przykład jeden taki Żyd mesjański, który studiuje te Greki, fajną taką rzeczą mówi w ogóle, że czasownik modlić się, czyli l-hitpalel po hebrajsku w oryginale, wywodzi się ze źródłosłowu oznaczającego osądzać siebie. Kiedy się modlisz, osądzasz siebie. I teraz tak.
to osądzanie siebie samego polega na weryfikacji twojego oddzielenia od tego świata. Twojego oddzielenia od Królestwa Ciemności. I ten sąd, o którym tu mowa, to jest ocena twojej duszy przez pryzmat ducha. Ocena twojej duszy, tak? Dlatego modlitwa to spotkanie miejsce spotkania duszy z duchem. Wiecie, nasz duch jest zjednoczony z Bogiem, tak? Nasz duch nie podlega ocenie. Nie ma co podlegać tutaj osądowi. Wiemy o tym doskonale, mówimy o tym często, że my jako duch jesteśmy zjednoczeni z Duchem Świętym, jesteśmy jedną bryłą. Więc tu kompletnie nie chodzi jakby o ducha, tak? Naszego ducha od Ducha Świętego nie da się rozdzielić. Ale ten osąd tutaj to faktyczna weryfikacja zarządu ducha nad duszą człowieka. To ważne. To ważne, żeby w to wejść odpowiednio. Nawet Paweł w liście do Laodycejczyków, tego nie ma w kanonie ksiąg. To nie znaczy, że nie ma tam w ogóle wartościowych dodatkowych źródeł. Pisze, że moje życie jest w Chrystusie, a śmierć, jako tutaj oddzielenie od tego świata, jest radością. Oddzielenie od tego świata. I teraz to, do czego chcę przejść, jakby dalej. Dlaczego? Jeśli sami siebie będziemy jakby osądzać, tak? Jeśli będziemy strzec naszego oddzielenia, to nie będziemy podlegali ocenie. Dlatego, że kryteria tego sądu są takie same. A raczej powinny być takie same, jak kryteria sądu przed Trybunałem Chrystusowym, przed którym każdy z nas, jako narodzony z Bożego Ducha człowiek stanie. Nie będzie to sąd ku życiu i ku śmierci, doskonale o tym wiemy, ale będzie to sąd ku nagrodom. I nie możemy też o nim zapomnieć. Chciałbym się dzisiaj skupić trochę na kryteriach tego sądu. Kryteriach weryfikacji też tego oddzielenia. Pierwszym są intencje. Święte, miłosne intencje. Nigdy nie możemy o tym zapomnieć. Miłość nie szuka swego, tak? Wiecie, że jedyną prawidłową motywacją do tego, żeby służyć w Królestwie, żeby działać, jest to, że kochamy. Jest miłość. Działam, bo kocham. Działam, bo kocham. Działam, bo jestem osobiście wdzięczny za to, co dostałem i chcę iść to dalej. Jestem wdzięczny i idę z tym dalej. Ważne, żeby czasami nawet w takich oczywistych rzeczach, żeby się zatrzymać i chwilę poprzyglądać. Święte intencje, one są związane z życiem pełnym wdzięcznienia. To bardzo ważne. Kiedy rozważasz wdzięczność, a miałeś problem z intencjami, twoje intencje zaczynają się uświęcać. Kiedy zaczynasz się koncentrować na tym, co otrzymałeś, zmienia ci się realnie intencja. Dlatego tak ważne jest, że to życie pełne dziękczynienia. Żeby mieć święte intencje, trzeba być realnie oddzielony od prawideł tego świata. Od tego wszystkiego, co nabiera na nas każdego dnia, jak tylko nie jesteśmy w tym kościele. Na naszych wspólnych zgromadzeniach nie odczuwacie tego. Jest siła zbiorowego namaszczenia
uwielbienia, ale jak wychodzicie za te bramy, wracacie do swoich prac, do różnego rodzaju kontaktów, tak naprawdę z każdej strony puka czy napierają prawidła tego świata, tak? I teraz pytanie jest, w jaki sposób podchodzimy do tego? Czy w naszym życiu jest podział, jest rozdwojenie duszy w Kościele i poza Kościołem? Wiecie, w tych świętych intencjach nie może być drugiego dna. To nie może być religijny frazes, że wychodzę i mówię w Kościele, bo tak trzeba, że wypada, robię coś, bo kocham, ale z tyłu głowy mam zupełnie inną motywację. Mam zupełnie inną intencję. Trzeba to dobrze zobaczyć. Zacząć też to w duchu. Wiecie, kiedy w świecie, kiedy człowiek idzie do pracy, idzie do roboty, tak? To idzie po to, żeby zarobić pieniądze. Bo na tym polega praca. Idę, świadczę komuś pracę, żeby zarobić pieniądze. Super, jak przy tym odczuwasz jeszcze, odczuwa człowiek w świecie satysfakcję. Ale generalnie nie robi tego dla idei, tylko pracuje dla pieniędzy. W świecie, jak człowiek zarządza czymś majątkiem, to robi to po to, żeby wygenerować dla swojego właściciela jakby odpowiedni zysk i z tego zysku uzyskać dla siebie kasę, tak? To jest jakby jego intencja. I teraz, kiedy patrzymy na intencje w Królestwie, musimy spojrzeć jakby wyodrębnić te dwie rzeczy. Z jednej strony jesteśmy w pełni świadomi nagrody, która na nas czeka. Jesteśmy tego świadomi i zmierzamy po tą nagrodę. Ale miłosna intencja jest jakby punktem wyjścia. Jest podstawową motywacją tego co robimy. Nie szerzymy, to jest pewne rzeczy są oczywiste, jakby, tak? Nie szerzymy królestwa po to, żeby zarabiać kasę. Tak? No to jest jasne. Jakby, że nie o to chodzi, ale generalnie służysz dlatego, że kochasz i na tym się koncentrujesz, a pieniądze, które się w twoim życiu pojawiają, to one są jakby skutkiem ubocznym tego, na co jesteś nastawiony i też jakby efektem w ogóle krzyża i błogosławieństwa, które masz z krzyża. Natomiast twoja podstawowa intencja musi być intencją miłosną. Ale wiecie, lewe intencje nie dotyczą tylko pieniędzy, bo to takie jest, można to przerysować, tak? To jest pierwsza rzecz, którą tam religia czy świat zarzuca, ale intencja to nie tylko temat kasy. Lewa intencja jest również wówczas, kiedy człowiek chce się przypodobać innemu człowiekowi. Lewa intencja jest również wtedy, kiedy człowiek chce zasłużyć na coś u Boga. To też są lewe intencje. Galacjan 1:10. Gdybym nadal chciał zadowalać ludzi, przekład Biblii Mocy, gdybym nadal chciał przypodobać się innym ludziom, tak? Nie byłbym całkowicie zależny od Chrystusa, tak? Nie byłbym całkowicie zależny. Jest jakaś zależność. Jest coś innego. I teraz chciałbym, żebyście popatrzyli też w taki praktyczny sposób. Wiele ludzi w Kościele miało problemy w starym życiu z rodzicami. Masę ludzi, tak? Często stereotyp pewnych rodziców, tak, szczególnie jak żyli w czasach, nie wiem, komunizmu, był taki, ci niezrealizowani, ojciec alkoholik, tak, kobieta na dwóch etatach. W domu byleby nie wyszło na zewnątrz, że jest Sajgon. W tamtych czasach nie było rozwodów, więc wielu z nas oglądało patologiczne domy, czasami ładnie opakowane. Wielu z nas nigdy nie było pochwalonych przez swojego rodzica. Nigdy nie usłyszało, że
jest w czymś dobry, że rodzic jest z ciebie dumny, że wspaniale, zawsze była próba dojechania, często próba rywalizacji, poniżenia. Wiele osób bardzo się starało, przychodziło, przeżywało jakieś mocne rozczarowania, że no teraz to na pewno rodzic mnie zobaczy, tak? A nagle strzał z innej strony, bo rodzic był rozbijany w swoim życiu. I powstały pewne rzeczy, powstała pewna trauma, część zostało z rzeczy schowane, część nie zostało z rzeczy schowane. I teraz, człowiek rodzi się na nowo. Dowiaduje się, że Jezus jest ratunkiem. Wow, jest ratunkiem. Zaczyna się proces uświęcania duszy też. I teraz pewne elementy wychodzą, pewne nie wychodzą. Wiele osób, i to jest normalne, ja nie mówię o tym, to jest jakby pewien proces, w naturalny sposób, doznając wcześniej odrzucenia przez rodziców cielesnych, robi wszystko, żeby przypodobać się swoim rodzicom duchowym. Żeby uzyskać ich akceptację. Na pewno widział, jak pięknie dzisiaj głosiłem Ewangelię. Powinien do mnie wysłać SMS-a. Powiedzieć, dałeś czadu. Dlaczego nie wysłał do mnie SMS-a? Dlaczego nie wysłał? Wiele osób, stając, robiąc coś, głosząc, szuka. Jak na mnie patrzy? Jak na mnie patrzy? O kurczę. A słyszał? Teraz takie dobre powiedziałem. Słyszał? Słyszała? Tak? Ja nie mówię o tym po to, żeby to piętnować, czy powiedzieć nie. Mówię o tym, że jeśli jesteś w takim etapie, jeśli tak naprawdę wychodzisz sobie z czegoś, to się na tym nie zatrzymuj. Nie zgadzaj się na to. Nie zgadzaj się na to, żeby tak było, że tak naprawdę wodzisz wzrokiem i szukasz, czy ktoś cię zauważy i zaakceptuje. Zgódź się z tym, że to jest temat, który trzeba przepracować w ogóle. Akceptacji w Bogu. Tego, że jesteś zaakceptowany. Nie być tak bardzo do przodu, ale cały czas, kiedy widzisz, że ten etap się nie zmienia, że mijają miesiące, a nadal szukasz tego, że podejdzie do ciebie twój duchowy ojciec czy matka i powie, że świetnie, świetnie. To bardzo dobrze w ogóle się chwalić. Ale ja mówię teraz o wewnętrznym naszym podejściu, tak? Generalnie z niewłaściwą intencją mamy też do czynienia zawsze, kiedy człowiek poprzez służbę chce budować swoją wartość. I w ten sposób leczyć swoje deficyty. Ja poznałem takiego człowieka, który się realizuje. Taki pierwszy przypadek, kiedy Duch Święty mi to pokazał. Realizuje się jako kaznodzieja. Natomiast jego motywacja była trochę taka. Nie mówię, że w 100%, ale w jakimś stopniu na pewno. Nie wyszło mi w świecie, mi nie wyszła kariera. I byłem taki wyjątkowy. To będę w kościele. W kościele jest prościej. Bo kościół jest słaby. Prościej jest brylować w kościele. I teraz warto raz na jakiś czas jakby spojrzeć pod swoją duszę. O co kaman? Tak naprawdę. Wiecie, kiedy głosimy Ewangelię na ulicy, to głosimy przede wszystkim do tych ludzi, co tam są. To o nich powinniśmy rozmyślać. To o nich się modlić przed ewangelizacją. To wszystko, wiecie, jest bardzo dobrze. Trzeba to nagrywać, wrzucać też do, jakby do sieci, to jest istotne. Ale pierwszy kierunek to ci ludzie, szukanie tych ludzi, to nie są konkursy też. Na najfajniejsze poselstwa, na akceptację, wiecie, liderów czy ojców duchowych. Nie o to chodzi. Szukaj tych zgubionych. W ogóle wychodzi.
musimy ewangelizować po to, aby przecież ratować ludziom życie, tak? I zaludniać niebo. Druga rzecz. Wierność w prawdzie na poziomie myśli, poglądów i wypowiedzi. Dwa słowa na początku przytoczę. Kolosan 3:2. Myślcie o tym, co na górze myślicie, nie o tym, co na ziemi. I Filipian 4:8. Czytam tak, ja wymienię, co tam jest, tylko posłużę się już swoim tłumaczeniem. Pokopałem w tym słowie. Myślcie o tym, co prawdziwe. Co jest prawdziwe? No to, co jest zgodne z prawdą. To, co jest zgodne ze słowem. Obudziłeś się słaby? Czy myślisz o swojej słabości? Czy słaby powie, czuję moc? Myślę o tym, że jestem mocny. Ciało by krzyczało, polem ze 3 godziny. Nie. O tym, co prawdziwe. Dlatego tak ważne jest, aby znać słowo. Żeby żyć, żeby myśleć o tym, co prawdziwe, trzeba znać prawdę. Żeby nie dać się wkręcić. Dalej, drugie. Myślcie o tym, co czcigodne, święte. Tam Biblia Warszawska mówiła poczciwe, ale poczciwe to wiecie, to jest godne czci. O tym, co święte, co inne, co oddzielone od tego świata. Zupełnie inne niż prawidła tego świata. Prawidła królestwa. Wbijamy się w to. Rozmyślamy. Analizujemy je. Jakie one są. Trzy. Sprawiedliwe. Zgodne z Chrystusem. Bo to On jest naszą sprawiedliwością, tak? Cztery. A to mam coś przeczytać. Cztery. Bo to takie fajne jest. Bo to się tak mówi. Myślcie o tym, co czyste. I czasami powstają takie, wiecie, bo są pewne obrazy, które są prorocze, ale one później muszą być praktycznie zastosowane. Na przykład to, że załóż białą szatę, tak? Czysta, biała szata, która jest jakby bez grzechu. Tak? To jest jakby pewna informacja, która może być proroczą informacją, ale ludzie czasami, jak z nimi rozmawiam, na przykład, no to co to jest to czyste? No wiesz, no biała szata, no ale co biała szata? Na biało do kościoła przyjdziesz, o co ci chodzi? Co to jest ta biała, co to i co to znaczy? I zobaczcie teraz, i 1 Jakuba 27, to sobie przygotowałem. Czystą i nieskalaną pobożnością przed Bogiem i Ojcem jest to nieść pomoc sierotom i wdowom w ich niedoli i zachowywać siebie niesplamionym przez świat. Chcesz mieć czyste myśli? Masz sieroty w kościele? Albo wdowy? Albo samotne matki? Zamiast myśleć o kłopotach, możesz wstać rano i powiedzieć, Boże, zainspiruj mnie dzisiaj. Gdzie zrobić zakupy? W Lidlu czy w Biedronce? Może dowiem się, co lubi jeść i czy ma w ogóle co jeść. Może nie będę do nich krzyczał tylko, bo nie mam pojęcia, jak się wychowuje dzieci. Nie będę ich pouczał, jak ma wierzyć, bo sam jeszcze nie mam dzieci, tak? Tylko w ogóle pomogę jej jakoś, zbliżę się do niej. Jeśli masz też taką inspirację, będziesz później też wpływał na nią. Ale to czysta rzecz. Też wiecie, wiele razy na przykład mówiliśmy o tym, a w środę też odebrałem taką inspirację w czasie modlitwy wstawienniczej. Wiesz, czy część z was była, to wiecie. Generalnie nie ma kościołów, które się specjalizują w czymś, tak? To rozumieliście, że kościół jest kompletny. My jesteśmy jako ruch ukierunkowani na wpływ w każdej formule. Na ewangelizację, nauczania, poselstwa, docierania. Ale to nie znaczy, że naszym kościołem nie zajmujemy się pomocą wzajemną, albo że to humanizm. To są rzeczy, które też muszą być. Bo czytamy o tym, że to jest czysta i nieskalana
rzecz przez Bogiem, przed Bogiem. Więc skoro myślimy o rzeczach czystych, nie możemy tego stracić i nie bójcie się, że to humanizm. To nie jest humanizm. To dojrzałość i głębokość. Jedno nie wyklucza drugiego. Można biec, pędzić, ewangelizować i wstać rano i zastanawiać się, jak wesprzeć tą osobę, która sobie jeszcze nie radzi. I druga część, i zachować siebie niesplamionym przez świat. W totalnym oddzieleniu, tak? Myśleniem o tym, co czyste. Dalej, czyste, nieskazitelne. Nieskażone tym światem, nieskażone tym światem. Musimy być wyostrzeni na to. Wyostrzeni. Świat nie może wpływać na Kościół. To Kościół ma wpływać na świat. Odwrotny kierunek jest niedopuszczalny. Dalej tam mamy... Tam się podzielę taką sytuacją. Jeszcze byłem młodszy. W wierze mnie człowiek zaskoczył mocno ze słowami, powiedział. Zadzwonił kiedyś do mnie człowiek, powiedział, że ma problemy z pornografią i z masturbacją. Ale on generalnie mówi, że on nie do końca uważa, że to jest problem, jak wszyscy mówią, bo on wyczytał w tym słowie, że ma myśleć o tym, co jest przyjemne. I dla niego jest to przyjemne. Zszokował mnie wtedy. Nie byłem w stanie od ręki udzielić informacji. Popracowałem trochę nad tym. Tam w ogóle nie ma, to są takie tłumaczenia. No, przyjemne. Przecież wiemy o tym, że grzech jest przyjemny, tak? Każda forma grzechu, co o grzechu mamy myśleć. Paweł mówi, rozmyślajcie o grzechu. Paweł w ogóle nie patrzy z perspektywy cielaka, on nie patrzy w ogóle z perspektywy ciała. Ale tam w ogóle jest mowa, że o tym, co drogie. Drogie. Drogość się kupieni. Drogość my wszyscy kupieni. Krwią Jezusa. Rozważajmy Jego śmierć. Rozważajmy Jego zmartwychwstanie. Rozważajmy, co mamy z krzyża. O tym myślmy. Nie o tym, za co opłacę mieszkanie w przyszłym miesiącu. Nie o tym, jak tam będzie z tą pracą, ile zarobię. O tym myślcie. Dalej, o tym, co chwalebne. To w ogóle życie uwielbienia, ale też, wiecie, styl życia i świadectwo życia. Świadectwo życia. Czy jestem świadectwem? Ja sobie zadałem wiele razy takie pytanie, czy moje, w ramach weryfikacji swojego oddzielenia, czy jestem świadectwem? Gwarantuję Ci, że przyjdziesz prosto do Boga z tym pytaniem. I jest jakaś lewizna w twoim życiu, bardzo szybko dostaniesz informację. Czy jestem świadectwem? Nie kiedy stoję tutaj, bo to jest jakiś jeden wycinek. Coś przekazuję, bo wierzę, że mam do przekazania. Ale kiedy żyję? Czy jestem świadectwem? Czy karmię innych Chrystusowością? Dalej, doskonałe, tak? Doskonałe. O tym mamy myśleć, co doskonałe. Zobaczcie. Czy tu jest miejsce? Czy mi się uda? Co to będzie? Wiecie, to jest bardzo ważne, bo ja uważam, że z tym jest duży problem, że... I to teraz mówię na podstawie wielu rozmów, które gdzieś tam przeprowadziłem w życiu. Uważam, że jest większy problem w szeroko rozumianym Kościele z myślami człowieka, niż z diabłem, który jest pokonany. Że wiele osób pozwala sobie na pewien komfort, w cudzysłowie, myślenia i intelektualnego podejścia, że fajnie, w Kościele dobra, żyjemy z wiary, w ogóle prawa, ducha i tak dalej, ale przychodzi jakiś potrzeb, przychodzi jakaś myśl, malutka myśl od diabła. I co robisz wtedy? Czy zaczynasz myśleć o tym, co zupełnie inne, czy chcesz poanalizować sobie tą myśl? Czy chcesz się
przejrzeć w tej myśli i wypracować sobie jakieś rozwiązanie. I już wchodzisz w intelektualną ścieżkę. Już zaczynasz się denerwować. Twoja wiara spada. Opresja ci rośnie. Ale wróć do tego słowa. Czy to, o czym myślisz, mieści się w tych kategoriach, o których pisał Paweł w liście do Filipian, tak? Nie możemy myśleć o tym, w ogóle żadna okoliczność, przez którą przechodzimy, nie może mieć wpływu na nasze myśli. To nie ma czegoś takiego. Że jak jest dobrze, jest fajnie i zbiorowe namaszczenie, to jest nam się tak fajnie myśleć pozytywnie. Wtedy myślimy sobie tak w ogóle o takich Bożych rzeczach, wiesz, dzisiaj jest niedziela, mieliśmy fajne było uwielbienie, namaszczenie, w ogóle fajnie było w kościele, sobie tak się o Bożych rzeczach tak sobie rozmyślam. Ale w poniedziałek w firmie, w której pracuję, jest dym, ja już jakby nie myślę, już teraz wiesz, zmieniły się okoliczności. Teraz ja w ogóle... Nie. My zarządzamy naszymi myślami. Zarząd ducha nad duszą. To nie jest religia, to nie jest teologia. Żeby się nauczyć, że my się dowiedzieliśmy, że jest trójpodział, duch, dusza, ciało, to my mówimy zarząd ducha nad duszą. To jest coś, co my mamy stosować. Więc jeśli przychodzi myśl, która nie jest z tej kategorii, to nie wolno nam o niej myśleć. Bo to szkody dla nas przynosi, tak? Nie możemy myśleć o chorobie, o porażce. Nie możemy analizować lęku. Nie możemy rozmyślać o bankructwie. Nie możemy rozmyślać o wstydzie. No nie możemy o tym rozmyślać. Bo te rzeczy później rosną w naszych głowach. Te rzeczy. Nie możemy się zapuszczać w takie, wiecie, myślowe wycieczki. Trzeba ustanowić straż. Zarządzać tymi myślami, tak? I teraz wiecie, mówimy wielokrotnie o tym. Mamy władzę i mamy moc. Władzę otrzymaliśmy z chwilą naszego nowego narodzenia. Moc otrzymaliśmy z chwilą naszego chrztu w Duchem Świętym, tak? Weźmiecie moc, potęgę, siłę, możliwości, zdolności, tak? Boga samego. Pierwszy obszar do zastosowania to jest nasze ciało i nasza dusza. Pierwsze miejsce naszego autorytetu do sprawowania władzy. Zanim pójdziemy zewnętrzne góry przenosić, możemy najpierw więc ma każdy z nas i władzę, i moc do tego, żeby decydować, o czym myśli. Mamy to. Dalej. Ewangelia Mateusza 12:36. A powiadam wam, że z każdego nieużytecznego słowa, które ludzie wyrzekną, zdadzą sprawę w dzień sądu. Z każdego nieużytecznego słowa. Z każdego słowa niewykonującego pożytecznej pracy. Tak. I tak nie możemy myśleć o czymkolwiek, tak samo nie możemy mówić jakby o czymkolwiek, nie? Wiemy o tym doskonale, zresztą dzisiaj było też słowo na ten temat, tak? Śmierć i życie są mocy języka. Często to my sami się mówimy, że ludzie sami się przeklinają w ogóle swoim słowem. To nie jest działanie z zewnątrz. To jest działanie wewnętrzne. Nieujarzmiony język powoduje wstrzymanie wzrostu człowieka, tak? Piotr, 1 list Piotra 4:11. Jeśli kto mówi, niech mówi jak Słowo Boże. Czasami lepiej w ogóle milczeć jest. Jeśli nie mamy nic konkretnego do powiedzenia, to lepiej jest milczeć, niż gadać o to tak. Nie czujcie się też nigdy sprowokowani, że wy musicie coś powiedzieć w danym temacie. Jeśli mówicie, to mówcie jak słowo. Trzecia rzecz a propos wykonywania słowa. I to znowu, wiecie, bycie wykonawcą słowa to jest też taki slogan.
No bo to wszyscy o tym mówią. Trzeba być wykonawcą słowa. Jezus tak powiedział. Ale kim jesteś? Wykonawcą słowa. Aha. Jak to rozumiesz? U nas jest w kościele Wieczerza Pańska. Regularnie podchodzę do Wieczerzy Pańskiej. Jezus powiedział, żeby to robić, więc ja podchodzę. Jestem wykonawcą słowa. Jezus powiedział w ogóle, żeby się chrzcić, więc ja się ochrzciłem. Ale co to dla ciebie oznacza? Nie, ale ja się ochrzciłem, no. Jestem wykonawcą słowa. W wielu miejscach znowu zostało to sprowadzone do pewnego legalizmu. Pewnych obrzędów, albo nawet obrządków religijnych. Ale bycie wykonawcą słowa to bezwzględne i bezwarunkowe posłuszeństwo prawdzie. Bezwzględne i bezwarunkowe. I chodzi o całokształt naszego życia. Całokształt naszego życia. Wiecie, posłuszeństwo prawdzie, ono jest ściśle związane z byciem wykonawcą słowa. Nie można być wykonawcą słowa, nie będąc w 100% posłusznym prawdzie, tak? I teraz wiecie, bo to znowu tak, a propos uwalniania miłości, czy uwalniania mocy, tak? W praktyce człowiek, który jest wykonawcą słowa, tak? To mamy do czynienia z dwiema przestrzeniami w jego życiu. Po pierwsze, wykonawca słowa zawsze uwalnia miłość, a po drugie, wykonawca słowa zawsze uwalnia moc. Bo to się w sobie zawiera. To zostało tak skonstruowane, że jeśli jesteś wykonawcą słowa, to bez względu na to, czy to się komuś wydaje miłe, uczuciowe, czy nie, ale to jest miłosne. I stoi za tym też moc. Wiecie, no wiemy, tak? Mocą nie jest tylko i wyłącznie, chociaż też, ale nie tylko, uzdrawianie chorych czy wypędzanie demonów, tak? Moc to siła w ogóle, energia, zdolność, możliwość do wykonania jakiegoś działania. Czegoś, co do tej pory, powiedzmy, było nieosiągalne, tak? Kiedy teraz może te słowa też jest uwalnia na moc. I ta moc też umożliwi tym z was, którzy ją wezmą, pokonanie jakiejś przeszkody, która do tej pory stała. Moc kruszy kajdany, poszerza perspektywę. Moc ma wiele, wiele różnych zastosowań, tak? Czwarta rzecz. Zgoda z Bogiem w zakresie indywidualnego powołania i objawienia do życia. Ja nie będę tego tematu rozwijał dzisiaj jakoś mocno szczególnie. Też mówiłem o tym ostatnio parę tygodni temu, kiedy mówiłem o wierze w tożsamość i dając przykład Marii. Życie zgodne z tym, jak się odczytałeś, kim jesteś, z perspektywy zadania, które masz do wykonania. Życie zgodne z tym. Ukierunkowane na to, poświęcone na to, świadome decyzje, świadome przygotowania, jakby pójście w tą stronę. Tak jak się odczytujesz, tak masz żyć. Tak? Tak chcesz żyć. Czyli najpierw zgadzasz się z Bogiem co do tego, kim jesteś, a następnie zaczynasz żyć podporządkując tak naprawdę wszystko. Wszystko. Po to, jak chcesz żyć. Kim jesteś. Ale tak jak powiedziałem, to tylko wymieniam, nie będę tego rozwijał, ale chcę przejść do kolejnego punktu, na którym się zatrzymam trochę dłużej. Nazwałem go zgoda z sumieniem. Rzymian 14:22. Przekonanie, jakie masz, zachowaj dla siebie przed Bogiem. Szczęśliwy ten, ta druga część, której chciałem zaakcentować, kto nie osądza samego siebie za to, co uważa za dobre. Chcę wam coś pokazać dzisiaj. Zasada Boża czasami jest generalna. Ona zawiera pewien kierunek. Ale dalej to sumienie doprecyzuje tobie,
jak się poruszać w Twoim przypadku w tej zasadzie danej. Ona może być kierunkowa. Dam Wam przykłady, żeby to nie było gołosłowne. Praca jako sprzedawca w sklepie monopolowym. Nie rozstrzygniesz tego generalną zasadą. Wszystko wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Zależy to od wielu czynników. Od rozwoju człowieka w Chrystusie też. Od okoliczności, w których jest. Czy ma możliwość wyboru. Od tego, jak on... Nie rozstrzygniesz tego. Co do zasady, nie ma rzeczy złych i dobrych. Dla czystego wszystko jest czyste. To jest zasada. W ogóle nie można o takich rzeczach rozmawiać i się kłócić. Jeden powie tak, pracuję w monopolowym, zarabiam kasę, utrzymuję ludzi, pomagam wdowom i sierotom, łożę na kościół, łożę na królestwo. A drugi powie, nie pracuję w monopolowym, bo nie chcę, żeby ludzie chlali. I o takich rzeczy się nie kłócimy. Nie rozmawiamy o takich rzeczach. Drugi przykład. Zaczynasz biznes. Robi się rozdzielność majątkową, czy nie robić? To narzędzie. To narzędzie. Możesz skorzystać. Wszystko jest czyste. Nie ma tych pytań. Robić, nie robić. A to jak zrobię, to co to będzie? Możesz. Jak chcesz, to możesz. Ale są osoby, które budują swoją wiarę w ten sposób i tak patrzą, że dla nich wziąć rozdzielność majątkową będzie aktem niewiary. Jemu to zaszkodzi w tym momencie. Może nie ten czas. Może nie ta dojrzałość. Ale zrozumcie, kierunek jest generalny. Dla czystego wszystko jest czyste. I teraz wiecie, co robią ludzie najczęściej. Z perspektywy siebie nakazują innym, jak mają robić. I to błąd. A to ci mówi sumienie. Kolejna rzecz. Czy kolejny przykład. To tak samo jak Agata mówiła a propos tatuaży. Po pierwsze, dla czystego wszystko jest czyste, tak? Nie te rzeczy kalają człowieka, nie o to chodzi. Z perspektywy zewnętrznej to w ogóle nie ma znaczenia. Mógłbym tu namiot też stać. To też nie ma znaczenia. Nie mają w ogóle te rzeczy znaczenia. Ale my musimy pewne rzeczy sobie łączyć teraz wewnętrznie. Bo jeśli na przykład sięgniemy do tego, co mówiłem a propos intencji, to teraz tak. W przypadku Agaty to jest jasne. Jest prorokiem, jest to część jej objawienia, wyrażania siebie. To jest w ogóle jej. I teraz, jeśli ty robisz tatuaż, dlatego, żeby Agata powiedziała: super! Fajnie! Żeby ta mama cię doceniła, bo kiedyś ta matka cię odepchnęła. Z perspektywy zewnętrznej to nie ma żadnego znaczenia, bo to już zostało powiedziane. Nie ma znaczenia. Możesz mieć, możesz nie mieć. Ale tobie to nie pomaga. Musisz wiedzieć, co ty chcesz i dlaczego to robisz. Te rzeczy się łączą ze sobą. Sumienie, intencje. Paweł wielokrotnie odwoływał się do swojego sumienia. W Dziejach Apostolskich 23:1 czytamy tak. Paweł mówi, że żyje przed Bogiem z całkowicie czystym sumieniem. On się oglądał w ten sposób. Weryfikował się. 24:16 Dzieje Apostolskie mówi, że usilnie stara się, aby wobec Boga i ludzi mieć czyste sumienie. Czym jest sumienie w ogóle tak? To taka
Wewnętrzna rada to świadomość wewnętrznego człowieka. Tak jak powiedziałem, ona jest też zależna od rozwoju naszego. Na ile przez ten filtr jesteś w stanie jakby to wydobyć i zobaczyć. Więc w takim zakresie jest to indywidualna sprawa zależna także od rozwoju człowieka, danego człowieka, tak? Ale zawsze ono jest zgodne z prawdą Bożą. To się nie może wykluczać. Na pewno to sumienie nie będzie się mówiło kontra prawda Boża, która jest zasadą generalną. I teraz zobaczcie, dlaczego o tym mówię. 1 Koryntian 10:29 Paweł mówi tak. Bo dlaczegoż moja wolność miałaby być sądzona przez cudze sumienie? Czyli to, co jest tak powszechne w Kościele. O swoim się zapomniał, swoją miarą, tutaj tak, wszyscy osądzają innych. Jeszcze by to miarą, ale w tym krzty prawdy zazwyczaj nie ma. Chcę wam pokazać to na prostych przykładach. Jedna kobieta przyjdzie w mini do kościoła. Druga nie przyjdzie. I teraz posłuchajcie. Nie mówię o miejscu zaburzenia. Nie mówię o tym, jak ktoś chce tyłkiem zbudować swoją wartość. Nie. Mówię o tym, że ktoś wyszedł już na wolność, tak? W tym temacie. Nie buduje swojej akceptacji, nie szuka akceptacji, nie buduje swojej wartości. Jedna przyjdzie, druga nie przyjdzie. I to nie znaczy, że pierwsza jest rozpustnica, a druga jest religijna. To nie znaczy. W ogóle się nie powinniśmy zajmować tymi rzeczami. W ogóle. Nie wchodzić w to. Każdy ma sumienie. Ja na przykład nie piję alkoholu, bo to jest zgodne z moim sumieniem. To jest moje. I nikt mnie z tego nie wyrwie, bo tak mam. Ale nie latam też za każdym. Okej, jak ktoś mnie zapyta, czy prowadzi rozmowę, to go zapytam, dlaczego piję, czy coś okej. Bo to jesteśmy w stanie szybko też namierzyć, czy jest to problem, czy nie jest problem. Ale ja nie piję i to jest moje. Zdecydowaliśmy się z Julią, że sprzedajemy dom, że przeniesiemy się do mniejszego. I to jest wiele czynników, które na to wpływają. Będę się jakoś na tym rozwodził. Po pierwsze to, że to jest jeden z tych elementów, gdzie świadomie decydujemy, jak chcemy żyć. Chcemy jeździć, chcemy być bardziej mobilni, bardziej zaangażowani z każdej strony. Musimy ileś rzeczy ustawić przez to. Nasze dzieci też muszą być samodzielne w kwestii dojazdów, więc musimy to jakby odpowiednio zaplanować. Ale w moim przypadku jest też coś takiego, że kiedy wróciliśmy z Kenii, i zobaczyłem, jak żyją ludzie. A później wróciłem do siebie. Moje. Zacząłem mieć duży dysonans. Bo ja się poczułem częścią też ich. I zrozumcie, ja nie mówię tutaj o tym teraz. Tu nie mówimy o jakichś takich humanistycznych podejściach. Nie mówię o tym, że mamy być Franciszkami z Asyżu. Ja doskonale wiem i zamierzam mieć kupę pieniędzy i ułożyć w różne miejsce te pieniądze. Ale ja swoimi pieniędzmi to ja obracam i ja decyduję. I sumienie moje to jest jeden z tych kierunków, który mówi mi, co mam z nimi robić. Bo zasada mówi, żeby siać i ułożyć na królestwo. Ale jak siać, to ty już będziesz wiedział. Bo tu będą wchodziły twoje pragnienia, dom, w którym jesteś, wiele elementów i twoje sumienie. I takich rzeczy nie można też jakby zagłuszać. W moim przypadku był to
Jeden z kluczowych elementów, który też miał wpływ na podjęcie decyzji. Życie z wiary, kolejny punkt. Hebrajczyków 10:38, ja już tam tylko dwa słowa, no bo jesteśmy w całym jakby cyklu o tym, tak? A sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Czego Jezus szukał, kiedy chodził w ciele po ziemi? Szukał wiary ludzi. Szukał wiary, tak? Łukasza, Ewangelii Łukasza 18:8 czytamy słowa Jezusa. Tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? To, czy jesteśmy oddzieleni od tego świata poprzez nasze życie z wiary, to jest taki element też osądzania naszych dusz. Czy to tak się odbywa? Czy poprzez życie z wiary w ogóle oddzieliliśmy się od tego? Od tych wszystkich związków przyczynowo-skutkowych, które obowiązują w tych prawidłach tego świata. Przez które przez lata były nam wpajane. Żeby było tak, to musisz to. I teraz czy oddzielasz się od tego, żyjąc z wiary, która jest tak walutą na ziemi i tak naprawdę dowodem naszego posłuszeństwa prawdzie. I ostatni punkt, który ma tutaj też własne znaczenie i też jest wypaczony, to uczynki sprawiedliwości. Przez lata wpajano nam w systemie Kościoła katolickiego, że do nieba możemy pójść tylko wtedy, kiedy będziemy sprawowali dobre uczynki, tak? Jezus, Jego dzieło całkowicie odrzucone, słyszeliśmy to przez lata, człowiek przesiąkał tym. Bóg jest ten, który za dobre wynagradza, a za złe karze, tak? Ciągle uczynek, przybliżyć się jeszcze, nie masz szansy być na blisko, ale jeszcze musisz założyć tych dobrych uczynków. I teraz protestanci ponawracali się, tak? No i teraz wyparcie. W ogóle okej. Okay. Wszystko, co dotyczy jakby uczynków, jakby zniknęło. Wszystko. Natomiast to, o czym chcę do was powiedzieć, to efektem tych wcześniejszych punktów, są twoje uczynki sprawiedliwości. Nie po to, żeby pójść do nieba, bo w niebie jesteśmy już, siedzimy sobie tam, tak? Już dzisiaj. Nie po to, aby dostać błogosławieństwo, które mamy z krzyża, bo mamy z krzyża, tak? Mamy to, to dostaliśmy, ale mówię o... Znaczy, bo Ewangelia Mateusza 5:16. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Z chwilą naszego nowego narodzenia, tak? Otrzymaliśmy za darmo pewien pakiet startowy. Cała wymiana krzyżowa. Dostęp do pełni praw. Ale teraz ja mówię o uczynkach, które są wynikiem świętości i wynikiem oddzielenia od tego świata. W 2 Koryntian 5:10 Paweł mówi tak, albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje dokonane w ciele, dobre czy złe. 1 Koryntian 3:11-15 mówi tak, albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć, oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. Wiemy, że tak naprawdę Jezus Chrystus jest kamieniem węgłowym, a nauka apostolsko-prorocza jest tym fundamentem, bo gdzie indziej to jest doprecyzowane. I teraz patrzcie, a czy ktoś na tym fundamencie znosi budowę ze złota, srebra, drogich kamieni, z drzewa, siana, słomy, to wyjdzie na jaw w jego dziele, pracy, robocie, uczynku, działaniu, to jest takie znaczenie tego słowa, tak? Amen. Jeśli czyjeś dzieło zbudowane na tym fundamencie, przecież to jest bardzo ważne, zbudowane na tym fundamencie, martwe uczynki, tym, co mamy Kościół katolicki, nie jest zbudowane na fundamencie Chrystusowym, bo tu nie ma wiary
w to, co zrobił Jezus, Jego śmierć, zmartwychwstanie, tu nie ma nowego narodzenia. Więc tu nie chodzi o to, że mamy być dobrzy, żeby pójść do nieba, tak? Ale już mówimy o tym, kiedy jesteśmy odrodzeni z Bożego Ducha, kiedy już jesteśmy jakby oddzieleni od tego świata, kiedy żyjemy z wiary, mamy święte intencje, żyjemy i poruszamy się, to nasze życie tutaj, ono powoduje pewne uczynki, powstają pewne dzieła, uczynki sprawiedliwości. Teraz, jeśli czyjeś dzieło zbudowane na tym fundamencie się postoi, ten zapłatę odbierze. Jeśli czyjeś dzieło zbłonie, ten szkodę poniesie, lecz on sam zbawiony będzie tak jednak jak przez ogień. Do nieba i tak każdy pójdzie, ale to jest ten stąd ku nagrodą. To wszystko, jak żyjemy, te wszystkie kryteria, one w praktyce zostawiają trwały ślad. To jest namacalne, tego można dotknąć. To ma pewne przełożenie. I to jest jeden z elementów, znaczy i to jest poddawane ocenie, kiedy staniemy przed Trybunałem Chrystusowym. Zbawienie jest za darmo, ale nagrody nie są za darmo. Nagrody nie są za darmo. Trzeba poświęcić swoje życie. I po ludzku tutaj, z tej perspektywy ludzkiej, zapłacić cenę. Ale kiedy nie patrzymy po ludzku, to wcale nie płacimy ceny, bo to jest jedyny cel naszego życia. To jest jedyny radość i kierunek. Kiedy człowiek się odczytuje, zmienia swoje myślenie, zmienia swoje intencje, zaczyna w tym płynąć, no jaka cena? To wszystko inne to jest jakieś chore. Bo to nie smakuje, bo to jest niewyraziste. Brakuje soli, pieprzu, kolorów, no jak? Jak możesz iść, odczytałeś się, kim jesteś, jak możesz mieć radość w czymś innym? Być blisko Boga i mieć radość w czymś innym. To jest niemożliwe. Ja nie rozumiem. Ja chętnie z kimś porozmawiam, kto mówi, że tak ma. To tylko jeśli ktoś się osunie, ale być blisko Boga, będziesz cały czas ukierunkowany na to, jak żyjesz. Będziesz o tym wstawał, będziesz myślał, nawet jeśli na zewnątrz pewnych rzeczy nie widać jeszcze, bo jesteś w jakiejś fazie przejściowej czy przygotowawczej, to będziesz tym płonął cały. Zasypiając, budząc się, pracując, jedząc, śpiąc, myjąc się w kółko. Będziesz o tym myślał. Nie da się inaczej myśleć. Proste rzeczy, nie wiem, dwa dni temu pojechaliśmy, pół dnia pojechaliśmy sobie na randkę. My sobie jeździmy tak, że my się włóczymy po lasach, tak? Pojechaliśmy sobie, nie wiem, od Żelazowej Woli, ale wiecie, to jest nasz czas. Ale idzie kobieta z siatami. Myślimy o tym, co chcemy robić w ogóle, o zarodnianiu nieba, szerzeniu królestwa w ogóle, wpływie na ludzi. Zatrzymaliśmy się, podwieźliśmy panią, pomodliliśmy się o piętę. Bo chcemy, bo myślę o tym. Myślę o tym. Gdzieś mnie to wypełnia. Nie wyobrażam sobie, że nagle mnie zaczęło jarać cokolwiek innego. Że będę blisko Boga, odczytałem się, kim jestem, a nagle zostanę komentatorem sportowym. No, niemożliwe to jest. Podsumowując. To jest Boże narzędzie. Weryfikacja oddzielenia od tego świata jest Bożym narzędziem. Tak? I to jakby dzięki temu jesteśmy w stanie zachować pewien plon Boży. Kiedy lecimy, kiedy biegniemy, warto wracać co jakiś czas do tych kryteriów. Warto się poprzeglądać, ale sobie. Nie cudzym sumieniom. Tak? Sobie. Swojemu odczytaniu, swoim intencjom, swojemu życiu z wiary. I tak jak powiedział Artur dzisiaj. Może czasami na chwilę się zatrzymać, żeby poprawić rzeczy, przegrupować i ruszyć do przodu, tak? Po takiej autokorekcie. Amen.